Ej, David, słyszałem jakieś głosy. Jakie głosy? Ze statku, stary. Ale takie... Nie wiem, co to były za głosy, ale mam wrażenie, że ktoś na tym statku żyje. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szypson, jest ze mną dzisiaj Żaba Dave. Witam cię bardzo serdecznie. Pa, dałeś... Czekaj, bo ja mam tu jeszcze twoje żarcie. Chcesz je z powrotem, czy nie? Pozdro. Co jest? Mam. Ej, widziałeś, co się stało? Coś ci zepsuło, no mi się samo wyrzuca. No mi też właśnie, ej, nie wiem, o co chodzi. Dobra, nieważne, w każdym razie, stary, dzieją się jakieś dziwne rzeczy związane z tamtym statkiem. Jak widzisz, tam jest światło. Tam się coś świeci, tam się wcześniej nic nie świeciło. I nie wiem, co tam się na tym statku dzieje, ale ewidentnie ktoś tam jest. Nie spotkałem nikogo tak naprawdę jeszcze. Ale widzisz, ale to, co się tutaj dzieje, to nie jest przypadek. Zanim jednak gdziekolwiek pójdziemy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Wbijmy 5000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek, prawda, spalionowa, na którym będziemy rozwiązywać takie trudne zagadki i inne tego typu rzeczy. A dodatkowo możecie wbić nasze w shopa, ponieważ nasze w shopie możecie sobie zakupić takie oto etui, możecie sobie zakupić taki oto kubeczek i koszulkę, której nie mam, ale możecie kupić też różne bluzy i tak dalej. Za niedługo będą. Obiecujemy, że za niedługo już postaramy się, żeby były, bo... To nie od nas zależy, ale czekamy na akceptację plecaków, worków i tak dalej. I jak tylko to zaakceptują, to wam damy znać, że są plecaki, będzie można kupić sobie takie coś. W końcu za niedługo jest szkoła. Fajnie by było w plecaku szef shopowym, prawda, sobie zajść do szkoły. Ja tam osobiście se pójdę, nie? I ty, Dejwik, se pójdziesz? Jo też, będę chodził do szkoły z szef shopem. No, dokładnie, no i bardzo dobrze. Dobra, słuchajcie, kontynuujemy. Idźmy na ten statek, zobaczyć, co tam jest konkretnego, ponieważ wydaje mi się, że spotkamy tam dziwne rzeczy. O kurde, stary, pojawili mi się. Kto? Nie widzisz? Ej, dobra, dzieją się dziwne rzeczy, ja nie wiem, co się dzieje. To, co... Jak wypadają mi rzeczy z ekwipunku i wlatują mi w inny, na inny ten. Miałem na przykład flaka na 9 slocie jakby i on mi się rzucił na 5. Nie wiem, o co chodzi totalnie, ale przerzucają mi się itemy. Ale widzisz, co tam jest na statku? Widzę, stary, tam są chyba jacyś tubylcy. Ej, ale... Nie mam żadnego efektu na mnie. No nie wiem, ale to są duchy, stary, a nie tubylcy. Jakie duchy? Elo? Gdzie ty? Co ty robisz? O kurde! Co jest? O, no i widzisz, atakują cię, David, to tak nie można. Dobra. Czekaj, wpuszczę cię tu. Spiczyłem. Aha, dobra, to nieważne. Dobra. David, musimy się wkraść na ten statek koniecznie. Ja chcę tam wejść i zobaczyć, co tam konkretnego będzie, ale widzę te duchy, stary. To są piraci, to są duchy piratów, stary. Ale... To jest jakiś widmo statek, ty. Dlaczego tego po prostu nie zniszczymy? No ale jak ty chcesz taki statek zniszczyć? Czym ty chcesz go zniszczyć? TNT. A masz tyle TNT? Zaprowadzę tam Creepera. No to myślę, że niewiele zmieni, wiesz? Ja bym się tam jakoś dostał, bo czuję, że przez to, że... Ale to jest ciekawe, że jak byliśmy ostatnio na odcinku tam, a był dzień, to ich tam nie było. A teraz jest noc i ich widać, poza tym oni mi się pojawili przede mną. A akurat jest noc, oni się tak jakby w nocy pojawiają, a w dzień ich nie widać na przykład, a może też tam są i tak dalej, nie? W końcu duchy tak działają, nie? Że no właśnie, to jest takie widmo. Ale patrz, teraz ich nie widzę na przykład, a render distance mam odpowiedni, ale zbliżam się bliżej, oj, się zaczynają pojawiać. Nie wiem od czego to zależy, no bo render distance mam taki, że ja widzę te góry za nimi, nie? No. Ale jak się oddalam, to ich nie widać na jakiś... To z osobami chyba inaczej działa, wiesz? Myślisz? No dobra, może tak to działa. Dobra, stary, ja proponuję, żebyśmy zrobili sobie łódkę i podpłynęli tam. Mięso wyrzuciło do ciebie, czemu mi się wyrzuca? Nie, ale to faktycznie, mam mięso, faktycznie wyrzuciło się. Dobra, masz tu, wyrzucam ci. Ale nie wiem, jak to się dzieje. No dobra, to jest dziwne. Czekaj, ja wezmę sobie to mięso też tutaj, żebym widział, jak ci wypadnie. Dobra, stary, ja lecę po drewno, żeby zrobić łódkę, żebyśmy mogli po prostu normalnie sobie tam, prawda, czmychnąć. Z tym, że kurczę, jest noc akurat, ale dobra, no ich widać tylko w nocy, więc to jest jedyny sposób, żeby się tam dostać. Teraz... Ja jestem przy porcie, wie? Czekam tu na ciebie. Coś przebiegło koło mnie. Co mogło przebiec, stary? Nie wiem, ale znowu mi się coś stało z ekwipunkiem. Tak dziwnego, że tak jakby mi coś się ponownie, jakbym coś ponownie chwycił do ekwipunku. Dobra, jestem już tutaj w porcie, robię łódkę. O nie, jeszcze zombie mnie bije, weź, zostaw mnie. Gdzie ty jesteś? Właśnie jakiś kurdupel, w porcie, czekam na ciebie. Dawałem się z zombiekami. Nie widzę cię. A, tu jestem, tu. Gdzie? Dobra! A, dobra, tu, to chodź, normalnie, kurczę, czekaj. Skorzystajmy w końcu z tego portu tak, jak się powinno korzystać, czyli w tym miejscu. Uwaga, stawiam łódeczkę, wsiadam, dawaj, wsiadaj i płyniemy tam, dobra, lecimy. Lecimy zobaczyć, co tam jest, dobra, widzę ich, że są na tym brzegu. Ja bym jakoś podpłynął, stary, od jakiejś strony takiej, żeby nas nie zauważyli.
Czekaj, a może po prostu flagstonem byśmy się tam strzelili? No dobra, ale to jest niebezpieczne, bo oni cię zaatakowali przecież. A, dobra, tutaj. Dobra, stary, ja się strzelam. Okej. Dobra, ktoś mnie zauważył chyba. Flag mi wypadł, flag mi wypadł. Faktycznie, ja go mam w ręce, Stary, co się dzieje? Ja go nawet nie zauważyłem, kiedy go chwyciłem. Nie! Ła! Co jest? Ja mam strzelby! Co ty gadasz? Jakie strzelby? Za pół HP, stary, znowu mi się... Kurczę, co się dzieje tutaj? Odkąd oni tutaj są, się coś niedobrego dzieje z ekwipunkiem, bo się sam przerzuca. Dobra, czekaj, bo mnie widzą. Chodź tutaj. Czekaj. Ej, coś mnie uderzyło! Ała! Ła! Chowaj się tu! Tu! A nie, tu też jest hop! Ty, mogę go uderzyć! Dawaj, dobra, pokonany. Czekaj, ja muszę mieć flaka w tym. Dobra, jesteśmy jak to się nazywa? To jest ta... Abordaż. Ej, jedzenie jedzą, kurde, jakie to jest dziwne, że się nie wiem, dziwne to jest, ale ej, tu są skrzynki jakieś. Ty, pa, jaki masz sztylet kapitański. Jo, cię sunę. Co masz tutaj? Ty, teleskop tu jest jeszcze. Pa! O nie, to nie działa jak powinno. To jest dla dorosłych ewidencje. Ej, bo tu jest jeszcze jakiś nóż, stary, co to jest? Patrz, pa, jaka kosa. Widzisz to? Ja mam to, co najbardziej lubię w życiu. Room? I my jak? O, nie ej, wypadło to z ciebie. Czy wyrzuciłeś to? Nie. Zamknij to! Czekaj, ja piję. Pa, wypadnie też ze mnie? Ja ręce podnoszę. Ja ci dałem. A, dałeś mi, dobra, myślę, że z ciebie wypadło tak o. Dobra, no wypiłem sobie też to, ale mi to nic nie dało, stary. Ty już chyba wszystko wypiłeś. Mi dało. A nie, dało mi teraz też. Ej. Ja jestem silniejszy teraz. Mówisz? Że nie, skończyło mi się. Czekaj, ja... Ej, co jest, stary? Są takie serduszka nad moimi serduszkami? No tak, no. Ej, one zmieniają kolor za każdym razem, jak to piję. O kurde, stary, jestem pijany. Jak to? Jestem pijany. Ty, wypiłem już wszystko. Stary, ja nie ruszam tym, mam ręce w górze. Ja. Jestem pijany, stary. Ale szklana butelka mi wypadła tylko z tego. Jezu, jak dziwnie. O Jezu, stary, jaki to jest, co jest grane? Nie wiedziałem, że da się być pijany w Minecrafcie. Co ty gadasz, ty? Czekaj, weź tam... Poszli? Mhm. Nie no, są tam, stary, ale mój ekran, co się ze mną dzieje? Długo to będę miał? Myślisz tak teraz o, bardziej. Czekaj. Dobra, już mam, już mi się ogarnęło. Masz. Jak to potężnie wygląda? Ała, ale to niedużo bije w sumie. No właśnie, takie lipne, weź sobie to. Czekaj, sprawdźmy na tobie, ile serduszek bierze. Uwaga. Jedno. A teraz? Dwa. Dobra, czyli nadal miecze diamentowe są lepsze. Dobra, co my tu jeszcze mamy? A to już wszystko było. Ty, a ten nóż, kosa? Jak dostaniesz kosą, to co się stanie? A to bal. Też jedno. Kurczę, no to też słabizna. To jest słabizna, ale pa, mam teleskop. Pa, mogę sobie stanąć przy brzegu i... Co masz? Łódka. Jaką łódkę masz? Łódka. Ty, czekaj, co jest? Ej! O kurde, strzelają do nas, ty! Uciekaj! Uciekłem. Ej, bo tu jest jakaś... Ty, armata tu jest. Dawaj, z nami. Ła! Co mi się stało? Stary, dostałem armatą chyba. Co mam? Co masz? Nie, stary, ginę. No wyjdź tam, to mam. Strzela do mnie jakiś hop. Tu gdzie byliśmy na początku, chodź, ja tutaj czekam. No, płynę tam. Przepłynę pod statkiem, mam nadzieję, że zdążę. Jezu, tu jest ciemno. Ale to jest super. Ty, nie zdążę. Nie zdążę, zacznij mi bić. Wow, topię się. Jaką ty masz łódkę? Mogę do tego wsiąść też? Mogę! Jaka łódeczka! Co jest grane? Dobra, dawaj, uciekamy stąd. Ty, ale czekaj, obserwujmy ich, oni w nocy znikają? W dzień, chciałeś powiedzieć. Znaczy w dzień. O, ja czekaj, obserwujmy to, bo się robi dzień. Oni powinni zniknąć zaraz. To patrzę na nich. No, ale nie wiem, czy tak... Ale tak widzę, że... Tak się trzymają dosyć dobrze, aczkolwiek nie wiem, może muszą... Nie no, promienie słońca już w nich walą mocno. Już powinni zniknąć. Ty, ale... Co on ma w ręce? Szable. Czekaj. Co ma? Szable? Szable. Kurczę, nie widzę. To jest szabla. No, dobra. Myślę, że on ma jakiś, kurczę, nie wiem, topór. Ej, wypadł z ciebie miecz, mam go. Lol. Co jest? Wypadają z rzeczy z ekwipunku. To jest coś dziwnego, co się dzieje ostatnio tutaj, przez to, że są ci piraci dziwni. Dobra, dopływaj tutaj do portu, ale mamy fajną łódeczkę, stary. Coś... Nie da się dojść do tego portu, ale ty źle zrobiłeś. Nie, da się.
Co ty, po prostu nie umiesz wsiąść. O, widzisz? Dobra. Dobra, dzięki. O, jak ta lupa fajnie wygląda, ty, ale ona jest mega dobra. Czekaj, ja wychodzę tu na górę, idę zobaczyć sobie tutaj, prawda, z brzegu na to... Czy piraci są, czy nie? Są jeszcze, ale nie wiem, oni powinni zniknąć, tak mi się wydaje. Dziwne, bo już, no, już jest... Ty, a ja mam jeszcze Optifine, jak se przybliżę tą lupą jeszcze Optifine'em, to już w ogóle to mam blisko. Ja cię sunę, ale widzę ich. Jak to dobrze wygląda w ogóle. Jak tam, chłopaki się wybierają do snu? Nie, sobie stoją na tym, ale jest tylko dwóch, stary, nie wiem, gdzie jest reszta. Nie wiem. Tak fazowo znikają, że nie każdy nie od razu... Może tak jest, dobra. Nie wiem, jest to strasznie podejrzane, więc będziemy to badać w następnych odcinkach. Znowu moje, coś się dzieje dziwnego z moim, kurczę, ekwipunkiem. Znowu mi przerzuciło mięso. W każdym razie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, gdzie zobaczymy, co się wydarzy dalej. Ja czuję, Dajwik, że przez tych piratów będziemy mieli bardzo duże kłopoty.